ty słyniesz z tego, tak przynajmniej, wiesz, krążą plotki, że jesteś cholerykiem, wybuchowy, gwałtowny, impulsywny. Rządzisz w zespole, ustawiasz wszystkich, trzymasz krótko. Witam cię, Sebastian. Cześć. Hej, właściwie chciałam jakoś po góralsku przygotować, ale wiesz, w skrócie 200 km od Zakopanego, nie będziemy przesadzać. No to południe Polski, więc. No ale jest tak, Małopolska. Często tu bywasz? No zdarza mi się być w różnych miejscach w Polsce, nie tylko tu, ale na południu zawsze gdzieś tam jest sentymentem, bo niedaleko do domu. Zregenerowałaś już trochę sił po podróży, bo słuchajcie, tak jak pamiętacie, złapaliśmy chłopaków prosto z Pniew, z koncertu. No, już tak szybko się nie da, to trzeba się, nie wiem, dotrzeć do domu, tam się wyciszyć. W hotelu to jest trochę trudne i no cały czas jesteśmy w biegu, więc no, ten relaks i taki spokój jest ciężko. Ty z zawodu jesteś architektem, nie brakuje ci trochę tego? Tego spokoju, tworzenia? Jak mam czas, to robię, no jak mam taką możliwość i jest na to zapotrzebowanie, to staram się mieć kontakt z wyuczonym zawodem. Mhm. To jest dobre rzeczywiście, bo to... projektowaniu towarzyszy spokój, którego często brakuje przy graniu, przy byciu na scenie, przy tej takim koncertowym życiu i to jest taka dobra odskocznia od tego, co dzieje się właśnie tutaj, choćby dzisiaj, co będzie się działo w Chrzanie. Słuchaj, tak policzyłam sobie, to minęło chyba 13 lat od waszego debiutu, od pierwszej debiutanckiej płyty Zakopower. No to był taki dla was szczególny rok, tak? No bo i sukces w Opolu, i top trendy, i Fryderyki, 7 nominacji, no po prostu masakra. To po prostu szturmem na tą scenę wkroczyliście i ją zdobyliście. Jak to wspominasz? No oczywiście z sentymentem i to był fajny czas gdzieś. Zaczęło się coś nowego i otworzyły się przed nami różne możliwości. Otwarła się furtka do jakiejś tam kariery w cudzysłowie, to było na pewno miłe. To było też zaskakujące, wymagało też dużo odporności na wiele rzeczy, przede wszystkim na stres, bo jednak stres jest związany z tym, co robimy, a wtedy on był tym bardziej duży, że to były początki, nie do końca wiedzieliśmy może jak do tego podejść. Tak, i to na pewno było dosyć trudne, ale tak jak mówię, przyjemne. Ale tak naprawdę marzyłeś o tym zawsze? No bo ty jesteś z zawodu architekta. Chciałem w ogóle, też prawda? Chciałem grać, marzyłem. No się nie spodziewałem się tego, tak, że to pójdzie w taką stronę. No, chciałem grać, chciałem na tej scenie na pewno być, ale czy aż na taką skalę, to nie wiem, dzisiaj mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno trochę tak. Ty słyniesz z tego, tak przynajmniej, wiesz, krążą plotki, że jesteś cholerykiem, wybuchowy, gwałtowny, impulsywny. Rządzisz w zespole, ustawiasz wszystkich, trzymasz krótko? No tak, na pewno jestem nerwowy, impulsywny, ale... Nie widać, oaza spokoju dzisiaj. Ale... czy rządzę? No nie, może to źle powiedziane. No, na pewno mam jakiś tam decydujący głos w tym wszystkim, ale staram się też być otwarty na to, co mają inni do powiedzenia czyli i dzięki temu to funkcjonuje tak naprawdę, bo mamy w zespole dobrych muzyków, chłopcy znają się na tym, co robią, mają często dobre pomysły i bym był głupkiem, gdybym się na te pomysły nie otwierał, więc staram się być otwarty. Czyli słuchasz, umiesz słuchać, a to bardzo cenne, wiadomo. A jak dobierałeś, powiedz, zespół, to jest... Nie, to był wszystko przypadek, to tak się gdzieś drogi skrzyżowały. Z niektórymi czy z wszystkimi znasz się od tych lat 90. już można powiedzieć? To... Nie, no znam się nie ze wszystkimi, ale gdzieś tam... Chłopcy się pojawiali w moim życiu, na mojej drodze i to wszystko działo się samo. No, tak to jest, że albo z kimś czujesz przelot i ktoś ci pasuje i starasz się z nim coś zrobić, albo kogoś spotykasz, nie wiem, przybijasz mu piątkę, idziesz dalej. No, tu się spotkali ludzie, którzy mają gdzieś poglądy. Tak, można powiedzieć, które mają poglądy, podobne postrzeganie świata, podobne wartości. No, to wszystko jest ważne, jak się chce razem grać, bo muzyka to jest jakaś tam energia, tak? I to jest przede wszystkim nić porozumienia między ludźmi. Jeżeli jej nie ma, to się przekłada na granie. No, dlatego to było dla mnie ważne, żeby właśnie tacy, a nie inni ludzie byli w zespole.